przychodzimy na gorzkie żale, rozważając i śpiewając o męce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzimy, aby to rozważanie o Bożej męce pobudziło nas do wdzięczności za Bożą miłość, która objawiła się w zgorszeniu krzyża. Przychodzimy, aby przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, rozważając mękę Jego, mękę Chrystusa, otworzyć nasze życie, przyjrzeć się naszemu życiu i w ten sposób przygotować nasze serca na Paschę. Pascha to przejście. I aby męka Jezusa nie okazała się w naszym życiu rzeczywistością, po której będziemy tylko ślizgać się zewnętrznie, potrzeba pokory i odwagi, by stanąć w prawdzie przed Jezusem, przed Jego ukrzyżowaną miłością, by w ten sposób pozwolić, by Jego męka przynosiła owoce w naszym życiu. Dlatego Wielki Post jest trudem. Dlatego nasze chrześcijańskie życie jest trudem. Bez tego trudu nie ma upodobnienia do Chrystusa, nie tylko cierpiącego, ale przede wszystkim zmartwychwstałego. Drodzy bracia i siostry, 2 tygodnie temu mówiliśmy, że aby pozwolić łasce Bożej działać w naszym życiu, potrzeba przede wszystkim uznać tę prawdę, że jesteśmy grzesznikami i sami z siebie niewiele możemy uczynić, że nie jesteśmy zdolni do miłości. I to jest prawda niby oczywista, ale prawda, która nie wszystkim przychodzi tak łatwo do zaakceptowania. Nie wszystkim jest tak łatwo przyznać się przed samym sobą, że jestem słaby i grzeszny. To właśnie poprzez zranienie naszej ludzkiej natury przychodzi tak łatwo porównywanie się z innymi i tak łatwo przychodzi nam widzieć siebie w kolorowych barwach, zauważać siebie w taki sposób, aby uspokajać swoje własne sumienie. Tymczasem potrzeba nam właśnie stanąć przed Jezusem z prawdą o naszej słabości, naszym grzechu. Trzeba zapytać siebie, czy wiesz o tym, że jesteś grzesznikiem. Trzeba zapytać siebie o to, czy stając dzisiaj przed Jezusem, stajesz z konkretnym grzechem. O grzechu nie trzeba przekonywać. Grzech jest na tyle konkretnym doświadczeniem w życiu każdego z nas, że stając przed Jezusem, stajemy z konkretną słabością, z konkretnym grzechem. Jednak, aby to nazwać po imieniu, aby oddać to Jezusowi, przychodzi nam to zwykle trudno. Przed samym sobą, a także i przed Bogiem, w jakiś sposób chcemy stawać jako ci lepsi. A przecież On, który wziął na siebie nasz grzech i nasze słabości, chce po to uświadomić nas, przekonać o naszym grzechu, aby nas z tego grzechu wyzwolić, uwolnić. Jeżeli egzystencjalnie nie poczujemy naszego grzechu, naszej słabości, to trudno będzie pójść w głębie męki Jezusowej. Trudno będzie, aby zaowocowała ona w naszym życiu, dlatego że ona była spowodowana właśnie naszym grzechem. Jak to śpiewamy w jednej z pieśni wielkopostnych, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Dlatego powinniśmy być wdzięczni Bogu za wszystkie te sytuacje, w których doświadczamy grzechu, doświadczamy słabości, upokorzenia. Te trudne osoby, które Bóg stawia na drodze naszego życia, one stają się narzędziem w ręku Boga po to, aby pokazać nam prawdę o nas samych. Dopóty każdy z nas nie przekona sam siebie, że potrzebuje uzdrowienia, ciągle będzie widział w drugim człowieku źródło zła,
źródło swoich niepowodzeń. A problem jest w tym, że to ja nie potrafię kochać drugiego człowieka miłością Jezusową. Problem jest w moim ludzkim sercu, którym często jest pycha, brak miłości, zazdrość, przekonywanie siebie, że sam sobie wystarcza i że sam z siebie mogę zbawić. I dlatego drugi człowiek, a szczególnie ten trudny, staje się wielką łaską. Wielką łaską jest rodzina, jest wspólnota. Z jednej strony jest to miejsce cudowne, bo możemy doświadczać w nim uzdrowienia, miłości, a z drugiej strony może stawać się i staje się często wspólnota czy rodzina miejscem trudnym, wręcz strasznym, bólem, bo pokazuje nam prawdę o nas, więc rodzi ból w naszym sercu. Nie potrafię kochać drugiego człowieka, żony, męża, dziecka, współbrata, współsiostry. A co dopiero mam mówić o miłości do nieprzyjaciół, do której wzywa nas tak bardzo konkretnie Jezus, która ma charakteryzować nasze chrześcijaństwo. Jeżeli spotyka cię zło, które odkrywa twoją grzeszność, to trzeba za nie dziękować Bogu. Ten, kto jest chory, kto ma świadomość swojej choroby, szuka lekarza. Dopiero wtedy człowiek, doświadczając, będąc przekonanym wewnętrznie o swojej ograniczoności, małości, jest w stanie przyjść do Boga, stanąć w prawdzie i prosić Go o uzdrowienie. Pan Bóg nie może sobie poradzić tylko z jednym naszym grzechem, z tym, którego my nie uznajemy, z tym, który pozostawiamy, wypierając go może ze swojej świadomości. Bóg pozostaje w takiej sytuacji bezradny. Ta prawda, bracia i siostry, o nas jest bardzo trudna. Doświadczamy tego bardzo często, niemalże codziennie. I można by zapytać się w takim razie, jak w takim stanie niezdolności do poprawy, niezdolności, nieumiejętności kochania drugiego człowieka takim, jakim on jest, mamy osiągnąć w tym wszystkim miłość. Czy Bóg nie wymaga ode mnie czegoś, czego ja przypadkiem nie jestem w stanie zrobić? W księdze Ezechiela słyszymy takie słowa, które Bóg kieruje do narodu wybranego. Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów. Sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni. I dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a ja będę ich Bogiem. To proroctwo, ono wypełniło się całkowicie w życiu Jezusa i Jezus pragnie, aby się wypełniało w życiu każdego z nas. Dam wam ziemię Izraela. Bóg na nowo chce nas wprowadzić w doświadczenie bycia w Kościele, w doświadczenie naszego chrztu, który przyjęliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Bóg chce zabrać z życia każdego z nas to, co zajmuje Jego miejsce. Różnego rodzaju bożki, grzech, nałogi, słabości, obrzydliwości. Chce przemieniać te rany, które nosimy w naszym życiu w perły. Chce dać nam nowe serce, czuwające, wrażliwe, miłujące, oddane dla dobra nie własnego, ale widzące dobro drugiego człowieka. Chce uzdolnić nas do zachowania Ewangelii, w którą tak naprawdę słabo wierzymy, że można nią żyć w tej szarej codzienności, którą przeżywamy. Ja sam to wszystko sprawię, mówi Pan. Bracia i siostry, niezwykłość działania leży po stronie wcale nie naszej, ale po stronie aktywności Boga. To Bóg
On chce dokonać wszystkiego. To On nie tylko chce uzdrawiać nasze serca, ale chce dokonać transplantacji serca. Mówi, chcę zabrać ci serce kamienne, a dać ci serce z ciała. Ma być to nie tylko polepszenie duchowej kondycji człowieka, ale ma być to zupełna przemiana, całościowa, uzdolnienie i uzdrowienie od środka. Nie będzie to miało nic wspólnego z jakimiś ciążącymi i wiążącymi zasadami, postawami, jakimiś postanowieniami narzuconymi sobie. Po prostu ta postawa, ta zdolność do miłości będzie nasza, będzie moja. Bóg chce, abyśmy po prostu reagowali miłością na to wszystko, co nas spotyka, i On chce nas do tego uzdalniać. Jego męka po to była. Bóg we mnie chce czynić swoje dzieła. Nasze powołanie do bycia chrześcijaninem, bycia uczniem Jezusa, to coś więcej niż ideologia czy system moralny. A niestety, ale przez lata naszego praktykowania często sprowadzamy to nasze chrześcijaństwo do zachowania systemu moralnego, do ideologii, której trzeba być wiernym i którą trzeba wyznawać. I dlatego współczesny człowiek we współczesnej Europie chce być wszystkim, ale nie chrześcijaninem. Sama ideologia, same zasady moralne to jeszcze za mało. Jesteśmy wezwani jako chrześcijanie do tego, aby być Chrystusem w świecie. Mamy mieć w sobie taką samą miłość i takie samo myślenie, jakie miał i ma Jezus. On po to nas potrzebuje w swoim Kościele. I po to pragnie naszego nawrócenia, by przez nas mógł działać. Ale aby mógł On działać, musimy, jak powie święty Paweł, nie żyć my, ale aby w nas żył Chrystus. Kościół właśnie po to został powołany, a my w nim, aby dawać światu miłość. I to taką miłość, której nawet ludzie dobrej woli nie są w stanie dać. Chrześcijanie wezwani są swoim powołaniem nie tylko do jakiejś tolerancji, ale przede wszystkim do oddania życia za drugiego człowieka, tak jak Jezus oddał to życie za każdego z nas. Wszyscy jesteśmy wezwani do takiej postawy. W tym proroctwie Ezechiela słyszymy, że nie niektórzy, ale wszystkich chce Bóg wprowadzić do tej nowej ziemi, ziemi waszych ojców. Ta obietnica jest powszechna. Bóg obiecuje tę zdolność miłowania i to uwolnienie od wszelkiego bożka, od wszelkiego zła każdemu z nas. Jak do tego dojść? Czy można dokonać zmiany naszego serca? Możemy się zastanawiać, kolejny Wielki Post, kolejne postanowienia, czy nasze postanowienia mogą nas zmienić? Przypomnijmy sobie, ile razy w życiu już postanawialiśmy zmianę, poprawę naszego życia i zwykle niewiele z tego wszystkiego nam wychodzi. Można by zapytać, czy cytryna może stać się pomarańczą, gdyby nawet podlewać ją sokiem z pomarańczy, nie stanie się pomarańczą. I chyba coś jest tak też i z tym naszym ludzkim sercem, że nam nie wystarcza i niewystarczająca jest tylko zmiana naszego postępowania. Nam po prostu potrzeba nowego życia. Nam potrzeba takiego życia, jakiego sami sobie dać nie możemy, mimo swojej dobrej chęci. Dlatego, bracia i siostry, Bóg, chcąc wypełnić w nas tę obietnicę, czyniąc nas zdolnymi do miłości, pragnie, abyśmy przede wszystkim okazali naszą wiarę i uznali naszą niezdolność do tej miłości. Jezus dobrze wie o tym, ale to największy problem jest w tym, abyśmy my samych siebie do tego przekonali. Jesteśmy niezdolni do miłości, dlatego Ojciec zdecydował się posłać swojego Syna jedynego, aby oddał życie, bo ja nie jestem w stanie kochać sam siebie.
Dlatego wcale nie potrzeba naszego wzrostu, ale naszego umniejszenia. On, który się narodził w narodzie pogardzanym, pachnącym cebulą i czosnkiem. On, który się urodził wśród pasterzy w opłakanych warunkach, on także chce wykorzystać Twoją słabość, aby dać Ci nowe życie. Tylko czy ja chcę skorzystać z tego nowego życia? Kiedy patrzymy w Wielkim Poście na Chrystusowy krzyż, na Jego mękę, którą rozważamy w piątkowych drogach krzyżowych, to w sposób szczególny widzimy pod tym krzyżem Maryję, tę, która jako pierwsza z ludzi wypełniła Bożą obietnicę w sposób doskonały w swoim życiu. Patrząc właśnie na Matkę Najświętszą, Matkę Bolejącą, pamiętajmy, że jesteśmy wezwani do takiej samej właśnie odpowiedzi, jaką ona dała na Boże wezwanie, na Bożą obietnicę. Popatrzmy przez chwilę właśnie na Maryję stojącą pod krzyżem, na Maryję, w jaki sposób ona przyjmuje wolę Bożą w swoim życiu. Maryja ma plany wobec własnego życia, ale na zapowiedź planów Bożych odpowiada wiarą i zaufaniem. My, gdy słyszymy często o czymś ważnym w naszym życiu, to reagujemy albo stwierdzeniem, że ja się do tego nie nadaję, ja nie jestem w stanie, to jakaś pomyłka, ja tego nie zrobię, nie przyjmę, albo od razu zaczynamy szybko działać. Zatem albo wątpimy w to, że jesteśmy w stanie coś uczynić, albo zabieramy się od razu do działania. Całe życie człowieka jest jakąś próbą wiary. Taką próbą wiary było życie także Matki Najświętszej. To już od samego początku, już w zwiastowaniu. Maryja musiała w tym momencie, gdy przychodzi do niej anioł, przeżywać wielkie napięcie, wielkie niezrozumienie. Ale całkowicie oddała się Panu, całkowicie zawierzyła się Jego woli. Przychodzi anioł i mówi jej coś, co po ludzku jest przecież absurdalne, nie do przyjęcia. Ma być matką, nie znając męża. Maryja nie podejmuje działania, ale wierzy. Wierzy, że Bóg jest w stanie wypełnić te obietnice i to słowo, które jest wbrew ludzkiemu sposobowi myślenia. Nie tłumaczy Józefowi. Pozostawia to wszystko, co dzieje się w Józefie. Między Maryją a Józefem rozgrywa się jakiś wielki dramat. Ona wie, o co chodzi, ale on zupełnie tego nie pojmuje. Myśli o tym, aby ją oddalić. Jakby Bóg się spóźniał do Józefa z objawieniem mu tej wiadomości, ale w ten sposób także jego wiarę próbuje i pokazuje jego wytrwałość, jego zawierzenie, jego miłość. Sytuacja zwiastowania jest po prostu nienormalna po ludzku. Maryja mogła odpowiedzieć aniołowi: to niemożliwe, bo przecież nie ma męża. Albo mogła zacząć szybko szukać męża, no bo skoro ma być matką, to potrzeba mężczyzny. Nie podeszła w ten sposób, ale zawierzyła i z wiarą przyjęła obietnicę u Pana, pozostawiając Bogu działanie. Przyjęła postawę biernego, ale oczekującego wsłuchania się w wolę Bożą. I tego często brakuje nam. Takiego nic nie robienia, które będzie całkowitym otwarciem się na łaskę Bożą, która ma moc przemieniać i kształtować nasze serce według serca Jezusowego. Maryja nie podjęła żadnego działania zewnętrznego, choć w środku toczyła walkę. Nie poszła tłumaczyć Józefowi, co się z nią dzieje. Zostawiła to Bogu. Oto heroizm wiary. Przyjąć rzeczywistość taką, jaką ona jest, w zawierzeniu, że Bóg to wszystko poprowadzi do końca. Łatwo jest wierzyć wtedy, gdy wszystko jest po naszej myśli. Natomiast gdy pojawiają się trudności, gdy życie staje naprzeciw, kontra naszym planom, wtedy o wiele trudniej jest powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. I druga sytuacja, w której Matka Najświętsza w sposób
wyjątkowy okazuje swoją wierność, to właśnie Matka Bolejąca, Matka pod Krzyżem. Zauważmy, że kiedy Maryja staje pod krzyżem, to jest to zauważone przez ewangelistów. Natomiast ewangeliści zupełnie milczą i nie mówią o tym, że Jezus się objawia swojej matce, Jezus zmartwychwstały, czy że Maryja biegnie do grobu, żeby zobaczyć ciało Jezusa, czy On zmartwychwstał, czy On żyje. Znowu tego nie robi. Dlaczego? Ona nie musiała tego robić. Ona wierzyła w to, że to, co powiedział jej Syn, to się stanie. Ona zaufała Bogu. Nie musiała widzieć pustego grobu. Nie musiała spotkać się ze zmartwychwstałym. Nie musiała być tą pierwszą. Może to właśnie o niej mówi Jezus, gdy staje przed apostołami i mówi do Tomasza: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ona jest tą pierwszą błogosławioną, która nie widziała, a uwierzyła. Uwierzyła od samego początku do końca Bogu. I tutaj przy zmartwychwstaniu, przy pustym grobie Maryja wydaje się być jakby bierna, znowu bierna. Nie wątpi, kiedy stoi pod krzyżem i nie potrzebuje dowodów na zmartwychwstanie Jezusa. Ona wie, że po prostu jej Syn jest nieomylny, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A więc, drodzy bracia i siostry, w tym Wielkim Poście, rozważając mękę Jezusa, uświadamiając sobie prawdę o naszej słabości i grzechu, kolejne zadanie, jakie staje przed nami, to wziąć tę, którą Jezus właśnie pod krzyżem zostawił nam jako nauczycielkę wiary, jako wzorową postawę zawierzenia i zaufania Bogu, wziąć Maryję do siebie, przyjąć i kształtować w sobie jej postawę wobec Słowa Bożego, wobec obietnicy, która jest ciągle każdemu z nas dawana. Prawdziwa pobożność maryjna to przede wszystkim naśladowanie wiary Maryi, jej zaufania. Z taką wiarą podchodźmy do obietnicy, którą Bóg składa każdemu z nas. Chce wymienić nam serce, chce napełnić nas łaską, abyśmy się stali, tak jak Maryja, pełnymi łaski, z napełnienia Bożego, nie z własnego wysiłku. Starajmy się o taką wiarę, która będzie ponad emocjami, o wiarę, która przekracza możliwości rozumu i ludzkiej logiki. Prośmy o taką wiarę, która wyraża się w wierności i modlitwie oczekiwania, że Bóg wypełnia to, co zamierzył i to, co zapowiedział. Weźmy, bracia i siostry, na ten Wielki Post, trudny Wielki Post, tę, którą daje nam Jezus pod krzyżem. Uczmy się być jej synami i córkami. Ona chce wziąć każdego z nas do swego serca i tam uczyć nas, dając nam swoje serce, aby w ten sposób Słowo, tak jak stało się ciałem w jej, pod jej sercem, stawało się ciałem w naszym życiu. Amen.